Kolejny wtorkowy wieczór, a więc pora na kolejny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi. Ze studia telewizji regionalnej witam Państwa Radosław Salamon. Oraz Adam Michalik. Dokładnie. Adam, do ligi niespełna dwa tygodnie, ale zanim o lidze, to jeszcze o przygotowaniach. W ten weekend obfitował wiele emocji, tych negatywnych i tych pozytywnych. Tych pozytywnych na pewno dlatego, między innymi, że były ciekawe sparingi, ale również bal sportu w Prowicach. Te negatywne, to mecz z Kory Jadwisin z Ikarem Miłogostowice, no, który zakończył się w 70 minucie bójką. Tak, no, ale to trzeba powiedzieć, że nie tylko weekend, no, ale cały tydzień. No, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na przykład w Lubinie, no, te mecze rozgrywane są praktycznie codziennie w godzinach wieczorowych dzięki boisku Akademii Zagłębia Lubin, więc możemy na co dzień tak naprawdę śledzić poczynania tych zespołów. No i fajnie to, że to wygląda, ta liga już widać, że już coraz bliżej, już zresztą sami zawodnicy niektórych zespołów podkreślają to, że no, czuć już tę ligę, czuć to jeszcze większe zaangażowanie. No i wszyscy już chyba wyczekują tego startu, a start już w niedzielę. No tak, no bo pierwsze zaległe spotkanie Iskra Kochlice z Hutą. UKS Huta Przemków. Z Hutą Przemków. Jak myślisz, kto tutaj okaże się lepszy? No ciężko powiedzieć, no obydwa są zespoły wzmocnione, no. W Kochlicach przede wszystkim największe wzmocnienie to jest powrót Kacpra Kwiatkowskiego, no a w Hucie Paweł Łopaciński, więc zobaczymy, jak to będzie. Na pewno według mnie będzie to bardzo otwarty mecz, no i tych bramek na pewno nie będzie brakowało na to otwarcie tego sezonu wiosennego. Ale mówi się też o Jacku Huzarewiczu w Iskrze Kochlice, no i pytanie, czy to nie będzie największe wzmocnienie? No tak, no na pewno największe wzmocnienie będzie ten środek pola w Kochlicach, no troszeczkę tego doświadczenia, no wiem, że tam bardzo dużo młodych chłopaków, trener Ciuksa, no ma tu młodzież cały czas, napływ, więc zobaczymy, jak to będzie, no na pewno fajne spotkanie dwóch trenerów Akademii Zagłębia Lubin, więc na pewno możemy się spodziewać tego, że będzie ciekawie, bo zarówno Krzysztof Ciuksa, jak i Sławomir Wałowski, no to trenerzy na co dzień również pracujący w Akademii Kielichen Zagłębia Lubin. Adam, wspomniałeś o tym, że coraz mocniej czuje się już ligę, emocje zbliżające się. Czy myślisz, że to jest też przyczyna tego, co stało się w sparingu z Kory Jadwisin z Ikarem Miłogostowice? Historii tego spotkania jest bardzo dużo. No, no ciężko jednoznacznie powiedzieć, co tam się wydarzyło. No, znaczy, wydarzyła się bójka, no, wydarzyła niezależnie się bójka, od tego, kto ją rozpoczął. No, dokładnie, no, ale od czego się zaczęło? No, no, wiemy, że obydwa zespoły są bardzo charakterne i no, ciężko nie będąc na spotkaniu wyrokować, co tam się stało. Na pewno jest pewne, że no, takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i mamy nadzieję, żeby w lidze tego nie było, no bo tak jak wiemy, no, tydzień temu rozmawialiśmy z prezesem Padeckim, chwaliliśmy, że troszeczkę się to uspokoiło i teraz ponownie nagle taka sytuacja i to w meczu sparingowym, no dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe kompletnie. No, w meczu ligowym, no nie popieram, ale no jeszcze idę zrozumieć meczu punkty, walka, różne cele zespołów, no ale w meczu sparingowym, że dochodzi do takich sytuacji, no to jest po prostu skandal. Adam, szkoda jest jednego na pewno, bo jeżeli chodzi o mecz sparingowy, to wydaje mi się, że tutaj nikt nie może zostać pociągnięty do konsekwencji. Nie ma osoby obiektywnej, tak zwanego rozjemcy na środku boiska prawdopodobnie nie było. Więc wątpię, żeby ktoś tutaj zaopiniował i podejmował jakieś rażące decyzje. No jedną rażącą decyzją zapewne będzie to, że skoro Jadwisin nigdy już nie rozegra meczu sparingowego z Ikarem Miłogostowice i no, obydwa zespoły no, na całe szczęście według mnie no, grają w różnych grupach, nie będą miały takiej styczności między sobą i no i już takim spotkaniem nie będzie miało miejsca. No. No wiemy, no często jest takie sytuacje nam się zdarzały, no do części takich pewnie akcji, sytuacji, no nie jesteśmy w stanie dotrzeć, no ale no co, no na pewno trzeba zganić obydwa zespoły, no bo tam widać było po materiałach niektórych, no że tam naprawdę pięści szły w ruch, widać było niektórych leżących zawodników już nawet na murawie, no na pewno nie można tego pochwalać, no ale myślę, że nie mamy się co nad tym rozwodzić, no działo się na tyle dużo na tym regionalnym boisku, że, no, że chyba nad tym powinniśmy przejść, no bo tak jak mówię, o ile to są te negatywne rzeczy, no to na pewno dla mnie głównym takim atutem jest to bardzo dobra postawa w ostatnim czasie i w tym okresie przygotowawczym no, podopiecznych trenera Dobiego. No, ostatni sparing 3-2 wygrany z rezerwami Zagłębia, no to pokazuje, że ta drużyna no, nie straciła po tym, jak odszedł trener Adam Buczek i mamy tego trzeciego szkoleniowca. Wielu bało się, czy trener Dobi no, podoła temu wyzwaniu tego trzecioligowca. No, wygląda na to, że no, wszystko idzie w dobrym kierunku i tak jak mówię,
wygrana 3-2 z rezerwami Zagłębia. No tylko tego może świadczyć. Wszystko na pewno zweryfikuje Liga, bo tam będziemy mogli wystawić notę po pierwszych kilku meczach trenerowi Dobiemu. Na pewno będziemy się temu bacznie przyglądać, no bo to zespół, który reprezentuje nasz region w trzeciej lidze. Jeżeli chodzi o czwartoligowców, bardzo fajnie dzieje się w Orkanie Szczyrzykowice i dosyć, Adam, miłe informacje do nas dobiegają. No tak, dobiegły do nas bardzo fajne informacje. No, obiekt, no, który no, może wizualnie nie wygląda jeszcze tak źle, można powiedzieć, że wygląda przyjemnie dla oka. No, ta murawa na obiekcie w Szczyrzykowicach no, na pewno pozostawia wiele do życzenia. No, wszystko wskazuje na to, że no, można powiedzieć, że klub doczeka się renowacji zarówno samej murawy, jak i dróg prowadzących wzdłuż boiska. No, wiemy, jak to wyglądało wcześniej, no ale myślę, że no, w tym momencie możemy zaprosić na materiał wideo, rozjaśnimy bardziej tą sytuację, a wtedy może powrócimy do tej dyskusji. No to skoro tak wołałeś wilka z lasu, to poproszę o materiał wideo. Występujący w grupie zachodniej czwartej ligi Orkan Szczyrzykowice doczeka się w końcu renowacji swojego boiska. Na najbliższej sesji radni przegłosują zmiany w budżecie i tym samym zostanie zaakceptowany wniosek o przeznaczenie na ten cel 200 tysięcy złotych. Szczedrzykowice, klub sportowy Orkan zasługuje. Jest to bardzo prężny, dość samodzielny klub. Także cieszę się, że mogliśmy wraz z radą te środki przeznaczyć i mam nadzieję, że efekty będą zadowalające i jeszcze inspirujące do działania. Gruntownej renowacji doczeka się murawa boiska, która zostanie wymieniona na nowoczesną z pełnym drenażem. W Szczedrzykowicach pojawią się także nowe piłkochwyty, ławki rezerwowych i brama wjazdowa. Wymienione zostaną również bramki, które dopasowane będą do najnowszych standardów. Ponadto wyremontowana zostanie droga biegnąca wzdłuż boiska. Remont jednej z dróg wykona właściciel pobliskiego przedsiębiorstwa, a remont drogi wiodącej do budynku klubowego przeprowadzi gmina. Zakres prac będzie bardzo szeroki, że tak powiem, bo będzie obejmowało dokładnie, największe koszty pochłonie murawa, ponieważ będzie praktycznie odnowiona od podstaw, łącznie z melioracją, ponieważ teren jest tutaj bardzo grząski i robienie takie, że tak powiem, tylko delikatnej modernizacji nie miało w ogóle sensu, gdyż mówię, jest to teren bardzo podmokły. Całe przedsięwzięcie związane z remontem murawy powinno rozpocząć się po zakończeniu rundy wiosennej Saltex 4 ligi, a zakończyć w 2019 roku. To oznacza, że będzie to niejako prezent dla obchodzącego wtedy swoje 50-lecie Orkana Szczyrzykowice. Adam, no to fantastyczny prezent na 50-lecie. No tak, no tak jak przedstawiłem w materiale, no fajny prezent. No, co prawda, no, Orkan z wiadomych powodów będzie musiał się najprawdopodobniej przeprowadzić do Prochowic, więc to też będzie ciekawostka w przyszłym sezonie. No, jeśli Prochowiczance udałoby się wywalczyć awans do czwartej ligi, no to derby gminy Prochowice, no, dwa zespoły grające w czwartej lidze, no, będzie trzeba się chyba pomału obawiać wtedy o no, to, jak ta murawa w Prochowicach będzie wyglądała, no bo przyjmując taką dawkę tych spotkań, no to może być ciężko, ale wracając do Orkana, no w końcu ten klub doczeka się obiektu no, na miarę tego, jak wygląda sportowo. Rozmawiałem z Sebastianem Siłoniem, z radnym. No, powiedziałem wprost, no, wydaje mi się, że to jest wielki ukłon dla sponsorów i dla zarządu klubu, no bo tam naprawdę gmina nie musi aż w takim stopniu finansować działań tych zespołów. Ten klub jest bardzo, można powiedzieć, samowystarczalny. Te dotacje są niższe niż w innych zespołach na tym szczeblu, więc myślę, że wyremontowanie obiektu to jest taki też gest do tego, żeby pokazać, może gmina też się interesuje, identyfikuje się z tym klubem i no i to się temu klubowi należy. Adam, 200 tysięcy na renowację boiska całego obiektu w zasadzie i 60 tysięcy na budżet. Mając jeszcze w perspektywie inne kluby, no bo gmina Prochowice, no to nie tylko Orkan, ale przede wszystkim chyba oczko w głowie, to zawsze to serce tego sportu to Prochowiczanka, Prochowice, wiadomo, Kwiatkowice, Kawice, Golanka. No jest gdzie tymi pieniążkami dysponować, to chyba tylko można się cieszyć, że tak pani burmistrz do tej kwestii podeszła i no jasno tutaj daje do zrozumienia, że Prochowice stawiają na sport. No tak, tym bardziej w okresie, w którym no, wiem, jak to jest w innych gminach, tych pieniążków jest no, zdecydowanie mniej, bo czy to widzimy przykład Męcinki,
lider A klasy swojej, 29 tysięcy. Tylko no to te kwoty no naprawdę na te zespoły są bardzo duże, no i pozwalające walczyć o najwyższe cele w swoich ligach. No na pewno każdemu samorządowi chwała za to, szczególnie tym, którzy dzielą wszystkie kluby, które mają w swojej obrębie swojej gminy. No i oby tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach. Miejmy nadzieję, że takich burmistrzów jak pani Sielicka będzie więcej. Adam, teraz jest aspekt sportowy troszeczkę Orkana. Dobre wyniki na początku przygotowań. No teraz wiadomo, ci rywale są dużo mocniejsi, ale i te wyniki dużo słabsze. No tak, no porażka z Miedzią Legnica z rezerwami, no to myślę, że to można było wkalkulować. No, powiedzmy sobie szczerze, no zespół trenera Piotra Jacka no nie zamierza tam jakoś odpuszczać walki w trzeciej lidze. No jest zespół, jest drużyną, która z każdym może tak naprawdę powalczyć, z każdym wygrać się w tej lidze, więc ciężko się spodziewać tego, że no, takim Orkanem by sobie nie poradziła. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w lidze. Porażka z rezerwami Zagłębia też? No, ale to wiemy, jak to wygląda. Zobaczymy, no skład był dosyć mocny też tego Zagłębia, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w lidze. No, no nie mamy co, nie możemy wróżyć niczego. No. Ten Orkan rundę jesienną rozpoczął bodajże 5 czy 6 wygranymi. Na początek podrząd myślę, że teraz będzie podobnie, a wszystko i tak się zadecyduje w tych meczach. No z tą ścisłą czołówką tej ligi zobaczymy, bo te ciągle będę powtarzał, no jeśli Orkanowi uda się utrzymać dystans do końcówki sezonu w tej czwartej lidze, no to ta końcówka może być tym ciekawsza, że część chłopaków, którzy trenują z pierwszym zespołem Zagłębia, pójdzie na urlopy i ten zespół będzie Zagłębia osłabiony w tych ostatnich 2-3 kolejkach, więc poczekajmy. Myślę, że największym celem powinno być w tym momencie dla podopiecznych trenera Oleśkiewicza, by utrzymać ten dystans do Zagłębia, a wtedy w końcówce może się zdarzyć wszystko. Adam, jesteśmy w takim okresie, w którym rozmawiamy dużo o tych meczach sparingowych. One nie zawsze dają pełne odzwierciedlenie tego, czego możemy się spodziewać w lidze, ale patrząc na te mecze sparingowe w wykonaniu innego czwartoligowca, Beniaminka, Stali Chocianów, to kibice naprawdę mogą patrzeć z nadzieją w nadchodzącą rundę. No i liczyć na to, że ta pierwsza to nie był przypadek. No kapitalne wyniki, to trzeba pochwalić całą Stal Chocianów, trenera Wolana, no pierwszy bodajże ponad 300 minut w meczach sparingowych, no bez straty bramki, no naprawdę no imponujący wynik i Stalówka pokazuje to, że no ciągle ma to, co no to, co poznaliśmy ją po rundzie jesiennej, no bardzo dobra gra w defensywie, no 1-0 z juniorami Zagłębia, 1-0 z Polonią Odrą Bytom Odrzańskim, przepraszam, 3-0 z czołowym zespołem klasy okręgowej Górnikiem Zatoryje, no i teraz MKP Wołów 5-3, choć do przerwy było 4-0, no potem było troszeczkę zmiany i myślę, że to jest tym spowodowane, te trzy bramki, ale to nie zaburzy tego pokazu, tego drużyny i zobaczymy, jak to będzie w lidze. No jeśli uda się to utrzymać, to myślę, że ta czołówka dla Stali jest jak najbardziej realna. No a kto wie, być może kolejnych młodych chłopaków zobaczymy w wyższych ligach, no bo tak jak rozmawiamy zawsze z trenerem Wolanem, to najbardziej ten klub cieszy, jeśli któremuś z chłopaków uda się wybić wyżej. Adam, tak jeszcze jak jesteśmy w czwartej lidze, zastanawiam się troszeczkę, na co stać drużynę Sparty Grębocice. Czy oni już ochłonęli troszeczkę po tej pierwszej rundzie. To taki zespół, powiedzmy, blisko środka tabeli. Taki troszeczkę też minimalizm, jeżeli patrzymy na te mecze sparingowe, no bo 1-0 z Prochowiczanką, 1-0 z A-klasowym Płomieniem Radwanice. Myślisz, że stać ten zespół na to, żeby zameldować się na stałe w tej górnej połowie tabeli? No to podobnie jak ze Stalą Chocianów, trzeba się cieszyć przede wszystkim z wyniku 0 z tyłu. No. Wiemy, że te mecze sparingowe to jest często testowanie zawodników ofensywnych, którzy mają też wnieść dodatkową jakość w rundzie nadchodzącej. No, zobaczymy, jak to będzie w lidze, ale te sparingi no, uspokajają, jeśli chodzi o podopiecznych trenera Żmudzińskiego, no bo tak jak mówimy, na 0 z tyłu wygrać z Prochowiczanką, w końcówce wygrywają z Płomieniem Radwanice, także z mocnym zespołem, więc zobaczymy, no na pewno napawa to optymizmem. Myślę, że, no, że akurat z tym zespołem naszym powinno być bardzo dobrze, jeśli chodzi o rundę wiosenną. Adam, przenieśmy się może do Ligi Okręgowej. Tutaj mamy dzisiaj 3 materiały wideo o 3 zespołach. Może zacznijmy od nowego bramkarza Iskry Księgienice. Poproszę o materiał wideo.
Iskra Księgienica ma za sobą kolejny mecz sparingowy. Tym razem podopieczni Remigiusza Postrożnego wygrali z Wiktorią Parchów, a my po spotkaniu rozmawialiśmy z nowym bramkarzem drużyny z gminy Lubin, Kacprem Bosackim. Myślę, że no już powoli wkraczamy w ten taki okres, gdzie już wszyscy chłopaki wiedzą, że ten pierwszy mecz już jest bardzo blisko i no te sparingi już traktujemy chyba troszeczkę bardziej jak ten mecz ligowy. No jest też tak, że no nie wszyscy jeszcze są w drużynie, także nie zaliczyli wszystkie jednostki sparingowe i treningowe jak mogą, no ale no trenujemy najwięcej jak się da i najlepiej, bo skupiamy się na tym pierwszym meczu już jaki przed nami. Bosacki poprzednio reprezentował barwy czarnych rokitek, a teraz w bramce drużyny z Księgienic zastąpi Tomasza Wasilewskiego, który odszedł do Prochowiczanki. Zmiana bramkarza często wiąże się z problemami w komunikacji z obrońcami. Jeszcze się troszeczkę poznaję z chłopakami, ale już to fajnie wygląda. No jest też kilku chłopców, których jeszcze nie znam, bo się z nimi nie widziałem, bo to dopiero mój tam trzeci sparing chyba. No ale myślę, że do ligi będzie wszystko okej. Iskra Księgienica jest wiceliderem Legnickiej Klasy Okręgowej. Adam, tak jak w twoim materiale, nowy bramkarz, to myślisz, że to faktycznie może mieć przełożenie na problem w komunikacji między bramkarzem a obrońcami? Nowy bramkarz zawsze będzie problemem w komunikacji. No, trzeba się nauczyć mimo wszystko tego stylu. To nie mamy takiej sytuacji jak powiedzmy sobie, nie wiem, w pierwszej lidze Ekstraklasie, że tych treningów jest, nie wiem, dwa razy dziennie i nabiera się pewności. Tutaj no, nie będzie to na pewno łatwe zadanie, no ale fajnie, że udało się zastąpić Tomka Wasilewskiego, nie było żadnych problemów i myślę, że Księgienice, no co prawda, no Tomka będzie ciężko w 100% zastąpić, ale Kacper Bosacki na pewno zapewni ten poziom, który no na pewno utrzyma Iskrę w czołówce tabeli, no a sytuacja, która się klaruje tam w czołówce, no i te mecze sparingowe, no pokazują, że no może być ciekawie, no teraz można powiedzieć, no może nie tragiczna forma od Ryścinawa w ostatnich tygodniach, w ostatnich meczach sparingowych, no pokazuje, że no szykuje nam się naprawdę emocjonująca wiosna i szczególnie te pierwsze mecze, czyli z Gromem, Gromadzem Wielowieś, potem z Kuźnią Jawor, no wykonaniu Ścinawia, no mogą nie być takie proste. No tak, dodałeś wzmiankę o tych dwóch porażkach ostatnich, z Wołowem 1-5 i z Polonią Środa Śląska 3-5. Jak myślisz, czego to jest efekt? No nie wiem, troszeczkę mnie to przeraża, szczególnie ta porażka z Wołowem 5-1, no biorąc pod uwagę, że tydzień później wychodzi Stalówka na mecz z tym samym zespołem, przed wyprowadzi 4-0, no ciężko powiedzieć, no wiemy, że jak to wygląda w Ścinawie. Ścinawie, no, wydaje się, że jest troszeczkę problem z treningami, no tych zawodników, trener Wołow ma bardzo mało dostępnych na co dzień, no a to było jeszcze wielką siłą tego zespołu w poprzednich latach, że ci chłopacy byli na bieżąco, teraz studia, inne obowiązki, no sprawiają to, że no, ta frekwencja ponoć jest słaba na treningach i to może utrudnić, tutaj zauważyć jedną też zależność dla zespołów, które posiadają w swoim składzie dużą ilość studentów. Zawsze runda wiosenna jest trudniejsza, wszystko dlatego, że no, w rundzie runda jesienna się kończy tam w listopad, czyli jeszcze przed sesją egzaminacyjną. Wiosenna kończy się w połowie czerwca, czyli w pełni sesji egzaminacyjnej na studiach, więc no, wydaje się, że jeśli Ścinawa nie jakimś zawali na przykład początek rundy wiosennej, straci tych punktów trochę, no to ta końcówka może być jeszcze trudniejsza dla niej. No a wiemy, że z tyłu czyhają zespoły, które no, na pewno chcą powalczyć to na was. Adam, nadmieniłeś jeszcze aspekt tych pierwszych dwóch kolejek, Grom Gromadzeń, Kuźnia Jawor. Zastanawiam się, który z tych rywali będzie trudniejszy dla podopiecznych Tomasza Wołocha. No bo tak, z jednej strony derby, które niezależnie od tego, na którym jesteś miejscu, zawsze gdzieś tam wzbudzają dodatkowe emocje. A z drugiej strony Kuźnia, która rozpędzała się bardzo systematycznie. Teraz też spokojnie, wiemy, pracują. No trochę i uciekli od naszego programu, bo wszystkie mecze rozgrywają w Strzegomiu, można tak żartobliwie powiedzieć. Zgadza się, chyba boją się, że za pośrednictwem naszej telewizji będzie można ich łatwiej rozpracować, tak żartując. Ale nie, poważnie pytając, jak myślisz, który mecz będzie trudniejszy dla podopiecznych Tomasza Wołocha? Obydwie dwa mecze będą bardzo trudne. No pamiętajmy, że w rundzie wiosennej po dwóch pierwszych kolejkach na swoim koncie od Ścinawa miała tylko punkt.
remis z Gromem Gromadzeń i potem ten obustronny walkover z Jaworzynami. No obydwa spotkania będą na pewno sporo emocji, no bo wiemy, że no, zarówno Grom, jak i Kuźnia, jeśli chcą się włączyć do walki o awans, to te mecze bezwzględnie muszą wygrać. Odra może, ale nie musi. I to będzie chyba największy atut podopiecznych trenera Wołocha, że mają te kilka punktów przewagi. No i mogą po prostu troszeczkę luźniej podchodzić do tego, co się będzie działo dalej. Adam, ja to zamknę jedną klamrą, jeszcze zepnę to jedną klamrą na koniec tej pierwszej części. Nie ulega i tak wątpliwości, że Odra jest jak nie głównym, to jednym z głównych kandydatów do awansu. No tak, co do tego nie mamy wątpliwości, no ale chyba przyznasz mi rację w jednym. No, na pewno bardziej murowanym kandydatem do awansu była, gdy kończyła się runda jesienna, niż jest teraz. Muszę ci to przyznać i no i powiem szczerze, że w naszej dyskusji gdzieś tam po rundzie było inaczej. Moje zdanie było jedno, murowany kandydat. Powiedziałeś, moje też było murowany kandydat, tak, ale zobaczymy, co ale będzie. Ale uspokajałeś się i studziłeś moje gdzieś tam zapędy. No i teraz muszę przyznać ci rację, faktycznie jest tak, że zaczynam się powoli zastanawiać, czy w Cuglach wygrają ligę, czy nie napotkają na trochę większe problemy. No właśnie, już nawet nie mówmy o wygraniu ligi, ale o samym awansie. No, jeśli przegrywa się mecze z Polonią i Środa Śląska, która bodajże w środku stawki wrocławskiej okręgówki przegrywa się z Wołowem, no to no, naprawdę to nie wygląda zbyt dobrze, ale... No, ale spokojnie, ale spokojnie. To są chłopacy, którzy bardzo młodzi, ambitni. Dokładnie, którzy... może trener Wołoch trenuje nowe warianty, może korzysta z nowych zawodników, może puszcza większą ilość juniorów. Dla mnie nie ulega wątpliwości. Wszystko zweryfikuje liga. Wracamy do omawiania tego, jak przygotowują się poszczególne kluby do rozgrywek niższych klas rozgrywkowych. Wracamy, Adam, do okręgówki. Tutaj można powiedzieć, że Prochowiczanka tanecznie przygotowuje się do rozgrywek. Dokładnie, tanecznie przygotowuje się do rozgrywek. Za Prochowiczanami 12 już bal sportu, w którym główny prym wiodą zawsze zawodnicy Prochowiczanki, Prochowice, przepraszam. A więc może zobaczmy krótką relację z tego, jak bawili się prochowiccy zawodnicy, działacze, no i przyjaciele tego klubu. W sobotę w Prochowicach odbył się 12 wal sportu, na którym spotkali się piłkarze, trenerzy, działacze oraz lokalni sponsorzy wspierający działalność miejscowego klubu. Organizatorem kolejnej już edycji balu był Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Klub Sportowy Prochowiczanka. Była to wspaniała okazja do podsumowania 2016 roku w wydaniu gminnych sportowców. Bardzo się cieszę, że co rok się spotykają mieszkańcy Prochowic, przyjaciele Prochowiczanki, po to, aby wspólnie świętować sukcesy sportowców. Podczas imprezy nie mogło zabraknąć również burmistrz Prochowic Alicji Sielickiej, która co roku nie szczędzi funduszy na rozwój sportowy mieszkańców gminy. To jest też okazja do refleksji i do podsumowania całorocznych działań. Sport w naszej gminie ma się dobrze, zresztą widać po ilości gości, po tym jak zaangażowani są nasi zawodnicy i członkowie zarządu klubu i zawodnicy, nasi trenerzy. Także bardzo się cieszę z tego święta. Podsumowując, 2016 rok nie można pominąć również powrotu do Prochowiczanki trenera Jarosława Pedryca. Odbudowująca się drużyna po spadku do A-klasy dostawała dodatkowy impuls w postaci święcącego w przeszłości największe sukcesy z klubem szkoleniowca. Takie spotkania na pewno mocno integrują całe społeczeństwo prochowickie. Cieszę się, że jest pani burmistrz, która mocno tutaj wspiera klub. No nie ma takiej możliwości często, żeby chłopcy mogli również przyjść ze swoimi sympatiami, z żonami. Dzisiaj jest ku temu okazja. Mieli za sobą ciężką rundę. Mam nadzieję, że taka zabawa poprzez właśnie taką integrację spowoduje, że to będzie jeszcze większa więź na boisku i poza nim. I to się przeniesie również na wyniki meczów piłkarskich. Według szerokiego grona znawców po powrocie Jarosława Pedryca to właśnie w Prochowiczance upatruje się jednego z głównych faworytów do awansu, to Saltek z czwartej ligi. O ile o Prochowiczance mówi się w kontekście awansu, to w ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się głosy, że do bardzo wysokiej dyspozycji powraca Tomasz Azikiewicz i to może pociągnąć zespół do awansu. My nie chcemy być uważani za faworytów przede wszystkim, my chcemy robić swoją robotę, chcemy się skupić na treningach, na grze, dać klubowi to, co
co mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, to co po prostu nam zabrano, wydaje mi się, bo wydaje mi się, że miejsce Probczanki na pewno nie było ani w A-klasie, ani teraz w okręgówce, tylko no przynajmniej w tej czwartej lidze. Miasto też pomaga klubowi, klub się rozwinął, mamy nowy cały budynek wyremontowany, stadion też jest bardzo ładnie utrzymany, także wydaje mi się, że zostało tylko wywalczyć ten awans i starać się go utrzymać, albo jeszcze wyżej gdzieś zajść, jak to możliwe. Pierwszym wiosennym rywalem Prochowiczanki będzie UKS Huta Przemków. Adam, tutaj jeszcze brakuje mi tylko jednego w tym materiale. 141 tysięcy złotych. Tyle właśnie gmina przeznaczyła na jako budżet dla Prochowiczanki na ten rok 2017. To jest chyba jeden z najwyższych budżetów nie tylko w okręgówce, ale myślę, że śmiało większość klubów czwartej ligi mogłoby pozazdrościć. Wydaje mi się, że 146 dokładnie, że nawet pani burmistrz w wywiadzie pomyliła się, widziałem też informację o 146, no ale co inne faktu, niezależnie czy 147, czy 146, no to jest budżet zdecydowanie najwyższy w klasie okręgowej, przekraczający nawet budżet Odry-Ścinawa, no i w końcu ktoś chyba pobił budżet Sparty Rudna, która co roku no, tych pieniędzy na niższe ligi klasy rozgrywkowe miała najwięcej. No, w tym roku prym, jeśli liczmy okręgówki w dół, należy do Prochowiczanki. No i ciężko sobie wyobrazić inaczej niż no, walkę o awans i wywalczenie tego awansu, no bo zespół, który dysponuje takim budżetem, no wiemy, zawsze są jakieś zapasy, więc myślę, że na czwartą ligę ten budżet byłby jeszcze zwiększony, no i zobaczymy, jak to będzie. No, ciężko wyrokować, rozmawialiśmy już wielokrotnie o Prochowiczance, więc no, zobaczymy, jak to będzie w lidze. No, jestem jakoś dziwnie spokojny, widząc te sparingi, te wyniki, że ten zespół będzie na pewno walczył o najwyższe cele. Adam, jeśli chodzi o samą inicjatywę, samo to spotkanie, to na pewno, tak jak też mówił trener, to jest ważny aspekt, ponieważ to buduje atmosferę, tak? To taką atmosferę rodzinną, bym nawet powiedział, bo takich okazji do spotkań nie jest zbyt dużo, żeby spotkać się aż w tak dużym gronie, żeby praktycznie wszyscy zawodnicy zasiedli przy jednym stole ze swoimi sympatiami, dziewczynami, żonami. To jest ważne, nawet patrząc na aspekt kadry naszej narodowej, gdzie widać, jak zawodnicy są ze sobą zżyci, to myślę, że to jest duży, duży plus. Co do tego to nie mam wątpliwości. No, ty byłeś teraz w Prochowicach, ja byłem jesienią wieczorem na takim spotkaniu. No, wiemy, że każde takie spotkanie buduje atmosferę. No i pokazuje to, że no, nie wszędzie pieniądze grają największą rolę. Że można budować klub fajnie, bez nie płacąc, nie wiem, horrendalnych pieniążków poszczególnych zawodnika, że można tych zawodników otrzymywać przy klubie na sposób inny. No, no i z tego pozostaje się cieszyć, no bo właśnie to są przykłady takich drużyn, które no, trzeba chwalić za to, bo na pewno rozwój takich zespołów to jest bardzo ważny, żebyśmy nie poszli w złą drogę, jeśli chodzi o piłkarskie niższoligi. Adam, żeby nie było tak kolorowo, że tylko zawsze pozytywnie mówimy o Prochowiczance. Dwa ostatnie sparingi, dwie porażki. Sparta Grębocice 0-1, gdzie Prochowiczanka była stroną dominującą i powinna wygrać to spotkanie. Powinna, ale nie wygrała. Takie powiedzenie powinna. No, wygrał zespół lepszy, który strzelił więcej bramek. No, zgodzę się z tą, dlatego mówię, aby nie było tak różowo. No i 0-4 aż z Wartą Bolesławiecką. Dobra, no powiedzmy sobie szczerze, no mecz no, bo o 11 na drugi dzień po balu, to nie można było się niczego innego spodziewać niż no, wysokiej porażki. No. No, ale jesteśmy wszyscy ludźmi, no wiemy, gdzieś, o czym chodzi. Gdzieś no, jest taki, powiedzmy, malutki regres spowodowany tym bądź innym aspektem. No ale, ale oczywiście, tak jak w przypadku Odry-Ścinawa, w tej chwili w Prochowiczance upatrujemy jednego też z kandydatów na pewno do awansu. Powiem szczerze, że chyba tego samego, Adam, no niestety nie możemy powiedzieć o drużynie Gromu Gromadzeń Wielowieś. No tak, nie możemy powiedzieć tego, no... Przede wszystkim zespół, który jesienią miał, no, wydaje się, najlepiej obsadzoną bramkę w całej lidze, bo był Kamil, a jak nie było Kamila, mógł stanąć w bramce Paweł Opaciński, to teraz pozostałby sobie dwóch. No i, no i to wydaje się, że to będzie największy problem Gromadzeń Wielowieś, jeśli chodzi o rundę wiosenną. No dobrze, ale zanim my zagłębimy się w tematykę Gromu, to może posłuchajmy najpierw trenera Przemysława Kotlarza. Grom Gromadzeń Wielowieś intensywnie przygotowuje się do rundy wiosennej w klasie okręgowej. O podsumowanie tego okresu poprosiliśmy szkoleniowca drużyny Przemysława Kotlarza. Powiem szczerze, ilość zawodników nie jest zbyt satysfakcjonująca. Odeszło od nas trzech zawodników z podstawowego składu. Gdzieś tam próbujemy to dobrać.
Czy będziemy walczyć o jak najwyższe cele? No jak najbardziej. Będziemy starać się grać o zwycięstwo w każdym kolejnym meczu. Zobaczymy. Mamy młody zespół, jest paru młodych, fajnych chłopaków obiecujących. Gdzieś staramy się jeszcze dobrać z niższych lig, szukać zawodników i coś spróbujemy sklecić z tego. Poza zawodnikami, którzy ubyli z Gromu, w drużynie pojawiły się nowe twarze. O, trzeba przyznać, że największym problemem zespołu będzie znalezienie wartościowego bramkarza po tym, jak z drużyny odeszli zarówno Kamil Salamon, jak i Paweł Łopaciński. Na pewno Rafał Zwierz uzupełnił linię obrony. To mogę powiedzieć na ten moment. No, na razie jest który jest załatwiony. Tak to reszta zawodników jest gdzieś w trakcie załatwiania. Póki nie jest to na 100%, nie są u nas, to nie chcę mówić o personaliach, bo to transfery lubią ciszę. Przemku, czy udało się już uzupełnić lukę w bramce? No powiem szczerze, że cały czas szukamy. No, jest Rafał Gawron, młody, bardzo dobry, zdolny bramkarz. Damy mu szansę. Kwestia tego, żeby on też chciał tego. Pierwszym ligowym rywalem Gromu będzie lider klasy okręgowej Odra Ścinawa. Adam, bramka to jeden z ubytków, ale tak, z tego co udało mi się dowiedzieć, to Mariusz i Krzysztof Wojciechowscy prawdopodobnie, bo nie będę mówił, że na pewno, nie zagrają w barwach Gromu w tej rundzie. Adaś Kłak wraca do Orkana Szczedrzykowice. Wspomniany Łopaciński. Wspomniany Łopaciński, tak, który no, gwarantował też jakąś ilość bramek. No i jeszcze temat jest odejścia Kaściszyna, młodego chłopaka, który no też jakby nie było robił jakoś na boisku. No powiem szczerze, że przy takich ubytkach pozyskanie tylko do obrony Zwierza, no to może być naprawdę duży problem dla Gromu, aby nawet nie tyle walczyć o awans, co utrzymać się w pierwszej części tej tabeli. Powiedzmy sobie szczerze, no Grom już jesienią miał problemy kadrowe. Na niektóre mecze jeździł po 12 osób, 13. No, po odejściu takiej maści zawodników, tylu graczy, no jeszcze po całego składu, no pozostaje chyba no, prezesowi Franczakowi liczyć na to, że, no, że Koty ściągnie jakichś zawodników do grania. No, z tą bramką to naprawdę no, zostaje Gawron. No nie analizujemy już nie nawet analizujemy aspektu czysto sportowego, tylko kwestia nawet jakiegoś urazu, kontuzji w wypadku losowego. Dziś trzeba wyjechać, pojechać, no i robi się problem. No już ten problem był jesienią, tak jak wspomniałem, teraz wiosną, no ciężko. Wydaje mi się, że skończy się na to, że będzie trzeba jakimiś młodzieżowcami upychać ten zespół, to przeproszeniem. No i ten Grom no, będzie miał ciężko już z pierwszym meczem ze Ścinawą, chociaż jestem sam ciekawy tych derbów gminy Ścinawa, no bo ani jedni, ani drudzy nie zachwycają, ani jedni, ani drudzy no jakoś się nie mogą rozpędzić zimą. No i dla kogoś z tych zespołów, no, porażka w tym meczu może być początkiem nerwowej rundy. Adam, słuchając twojej wypowiedzi, zrodziło mi się jeszcze jedno, taka mała iskierka może nadziei. Użyłeś stwierdzenia, że może będzie trzeba upychać i ogrywać tych młodzieżowców i juniorów, ale może to też spowoduje, że w końcu wytworzy się w gromadzeniu taki stabilny zespół, właśnie ogrywając tych gdzieś młodych, chłopaków, którzy będą nabierali pewności siebie i to może oni na dłużej będą chcieli zadomowić się w tym klubie. To wszystko będzie zależało od atmosfery, która będzie panowała w Wielowsi. Jeśli ta atmosfera będzie dobra i ci chłopacy będą traktowani na równi z pozostałym częścią zespołu, myślę, że to może wyjść na dobre. No, jeśli będzie to wyglądało tak, jak mówię, nie wiem, w Kochlicach na przykład, gdzie tych młodzieży jest bardzo dużo, grają chłopacy z rocznika 2000, czy nawet w Chocianowie, czwartej lidze, to okej, okay, wszystko jest fajnie, no ale zobaczymy. No, wiemy, że Grom to jest taki zespół bardzo impulsywny, no i falowy. Jeśli coś idzie dobrze, to potrafi wygrywać mecze falami, a jeśli nie idzie, to można szukać troszkę winnych tej porażki. No i boję się, że właśnie, że jeśli przyjdzie taki okres słabszy do tego zespołu, a na pewno przyjdzie, bo dla każdej drużyny w tej klasie okręgowej przyjdzie, niezależnie czy to jest Ścinawa, czy Prochowice, czy inny zespół, no przyjdzie taki słabszy okres, no to żeby tylko tym chłopakom się, za przeproszeniem, nie oberwało po nosie i żeby to wszystko jakoś funkcjonowało. No bo szkoda by było tej pracy ciężkiej prowadzonej przez zarząd Gromu przez te ostatnie lata, by jakoś to się miało rozmywać w kolejnych. Adam, jeszcze jedno szybkie takie pytanie, zanim przejdziemy do klasy A. Wiem, że jednym z twoich kandydatów do tego, aby zostać gdzieś tam objawieniem tej drugiej rundy, jest drużyna Odry Chobieni. No tak, Odra Chobienia, wiemy, no, jakie są wzmocnienia. Teraz też w mini turnieju z rozegranym w Błękanowie dwa mecze po 45 minut.
rozegrane. Tam bodajże remis z Wiktorią Ściny 0-0. To też jest ciekawostka, co będzie z tą Wiktorią Ściny wiosną. No a w drugim meczu wygrana z Królem Czernina 2-1. No, może to nie wygląda rewelacyjnie, no, ale ta sytuacja kadrowa, tak jak wspomniałeś wcześniej, Odra jest zabezpieczona, jeśli chodzi o wypadki losowe, jeśli wypadnie jeden czy drugi zawodnik, no to tam ma kto pojechać i no, dać może nie taką samą jakość jak zawodnik z pierwszej jedenastki, no ale porównywalną, ewentualnie nieznacznie niższą, więc no, to będzie największa siła odrobienia, bo wiemy jak te rozgrywki wyglądają. Tam mecze w długie weekendy, niedługie weekendy, no to naprawdę będzie ciężka wiosna dla wszystkich drużyn, a takich zespołów, które mogą się okazać objawieniem, no to jest naprawdę dużo i ciężko powiedzieć, jak to będzie wyglądało. No, sparingi zimą wygrywa też nawet Rodo Granowice, więc to też jest zespół, który może się tam odbić od dna. No, wszystko może się zdarzyć w tej klasie okręgowej. Przechodzimy do tego, jak przygotowują się zespoły klasy A do nadchodzącej rundy. Adam, zaczniemy od Wiktorii Parchów. Posłuchajmy materiału wideo. Wiktoria Parchów to jeden z najbardziej zapracowanych zespołów w przerwie zimowej. Podopieczni Norberta Pisackiego rozgrywają w tym okresie sporą liczbę meczów kontrolnych, a po jednym z nich, w którym rywalem była Iskra Księgienica, porozmawialiśmy z jej zawodnikiem Markiem Piórko. Generalnie trener wybiera samych takich naszych sparring partnerów wymagających, no ale to jest na pewno fajne, bo potrzebujemy trochę pobiegać i generalnie nawet lepiej dostać trochę po tyłku niż wygrywać za dużo z jakimś słabszym rywalem. To jest zdecydowanie im plus. No przegraliśmy, ale i tak dobry trening. Zawodnik Wiktorii, zapytany o to, kto według niego awansuje do klasy okręgowej, odpowiedział jednoznacznie, że będą to podopieczni Mirosława Prokopa. Po chwili zaznacza jednak, że to jego zespół będzie w stanie wygrać swoje wszystkie wiosenne mecze. Podejrzewam, że Radwanice. Naprawdę jak graliśmy z Radwanicami, to uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna drużyna i podejrzewam, że to jest taki pretendent do jakby awansu. Góra, no, ciężko oceniać. No, wygraliśmy akurat mecz z Górą, z Radwanicami, zawsze przegrywamy, tam jest trudno. Naprawdę wybiegane chłopaki, także tutaj generalnie uważam, że Radwanice. Fajnie by było, żeby no, tak, że to w waszej gestii było, kto awansuje, no bo te punkty zdobyte przez was z tymi zespołami, no tak jak wspomniałeś, wygrana z Górą, no mogą zadecydować ostatecznie o tym, kto będzie w klasie wyżej w przyszłym sezonie. No ja wierzę, że w tej rundzie wygramy wszystkie mecze. Pierwszym ligowym rywalem drużyny z Parchowa będzie Korona Czernina. No, Marek ambitnie podszedł do zadanego pytania. No nie no, wychodzi na to, że Parchowie już sami ambitni, no trener Pisarski także odgraszał się także zimą, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa i na to pudło liczą. Adam, dobrze, przejdźmy do innego zespołu, zanim podyskutujemy chwilę o tej grupie, który też przygotowuje się do rozgrywek wiosennych pierwszej grupy Legnickiej A-klasy. Posłuchajmy wypowiedzi Dawida Kowala z LZS-u Komorniki. Za LZS-em Komorniki kolejne tygodnie przygotowań do rundy wiosennej grupy pierwszej Legnickiej A-klasy. Po jednym z meczów kontrolnych porozmawialiśmy o tym z zawodnikiem drużyny z powiatu polkowickiego, Dawidem Kowalem. Tak na razie wytrzymałość, przede wszystkim na treningu. Dużo biegamy, ćwiczenia siłowe. To jest nasz pierwszy sparring przed tą rundą. Powiem tak, średnio jest. W Komornikach nie spodziewają się rewolucji kadrowych, choć nikt nie ukrywa, że drużyna może uszczuplić się u kilku zawodników. U nas jak na razie dwóch zawodników zastanawia się nad odejściem, ale w zamian kolejnych dwóch przychodzi, więc jakby nie patrzeć, wyrównuje się, więc nie jest źle. Sytuacja wyjściowa LZS-u Komorniki jest zdecydowanie lepsza niż przed rokiem, jednak wciąż priorytetem jest pozostanie w lidze. To mnie satysfakcjonowało, żebyśmy zostali przede wszystkim w lidze. Kiedyś aspirowałem troszeczkę wyżej, myślałem o pierwszej piątce, życie zweryfikowało. Zapłaciliśmy frycowe, także wydaje mi się, że zostanie w lidze. Wynosi nam wystarczy. Pierwszym rywalem ligowym LZS-u Komorniki będzie Wiktoria Sieciny. Adam, widać, że Dawid, analizując to, jak wyglądał poprzedni sezon, no, troszeczkę spokojniej podchodzi do tego aspektu. Ma świadomość tego, na co stać jego zespół. No i tak jak było w twoim materiale, pozycja wyjściowa jest lepsza niż w ubiegłym sezonie. Więc kto wie, może ta wiosna też będzie dużo spokojniejsza. Nie, no wydaje mi się, że będzie na pewno dużo spokojniejsza. No, Komorniki naciłały trochę tych punktów jesienią i
No i wygląda na to, że także w rundzie wiosennej będą w stanie, może nie mecz punktować, no ale tych kilka oczek zdobyć, kilkanaście. I, no i myślę, że utrzymać się na przełomie, na początku drugiej dziesiątki tej pierwszej grupy A klasy. No bo fajnie, fajnie, że ten zespół funkcjonuje. Rozmawialiśmy już wielokrotnie tam z chłopakami. Na pewno chwała im za to, że wygląda to lepiej, bo tak no, widać, zespół się rozwija. No a wiemy, że nie każdy ma tyle funduszy, żeby nawet walczyć o wyższe cele. No tam wystarczy na tyle, żeby utrzymywać się w A-klasie i, no i tego trzeba chyba komorom życzyć. Adam, pamiętam, jak rozmawialiśmy w pierwszym odcinku tego roku o sytuacji w tej grupie. Murowany kandydat, tak jak też tutaj słyszeliśmy wypowiedzi Marka Piórko, do awansu to Płomień, Radwanice, ale patrząc na ostatnie wyniki spotkań kontrolnych, to 3 porażki z rzędu z Hutą Przemków 1-6, z Juniorami Chrobrego 3-5 i z Spartą Grębocice 0-1. Czy w dalszym ciągu, w Twojej opinii, Dragon będzie musiał na koniec sezonu oglądać, Dragon bądź Zawisza, będą musieli oglądać plecy drużyny Płomienia? Ciężko jest powiedzieć. No, w tym momencie jest sytuacja taka, że Płomień spokojnie przepracowuje sobie zimę po okiem trenera Prokopa. Ma te kilka punktów przewagi nad pozostałą stawką, nad Dragonem Jaczów, Pogonią Góra, o której zapomniałeś, a zajmuje 3. miejsce w tabeli. Tą Zawiszą Serpy, która się wzmacnia i zawsze tą wiosnę ma lepszą. No zobaczymy, jak to będzie. No, pierwsze kolejki zweryfikują. No, jeśli Płomień będzie dalej z taką regularnością punktował w lidze, no to będzie to wyglądało dobrze. No, ciężko jest oceniać tak do końca to, co się dzieje w sparingach, no bo no, sam wspomniałeś w pierwszej części, no, że te sparingi nie są zawsze wymierne. Dużo jakichś tam aspektów się testuje, troszeczkę luźniejsze podejście do tych meczów sparingowych. Często daje się szansę jakimś chłopakom, więc nie ukrywam, że wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest Płomień faworytem, choć wiem, że fajnie dzieje się w Jaczowie. No i w Serbach, no sam o tym wspomniałeś. Tak, 3 wzmocnienia już na pewno. Tak, 2 kolejnych jest testowanych. No, tak odezwał się do nas prezes, trener jesienią, jak trzeba było, to nawet zawodnik Leszek Lesiński. No i poinformował nas z tych wzmocnienia, na pewno fajnie, ale z tych wzmocnień... To głównie zaciąg z Ruszowic. No tak, ciekawe co się dzieje w Ruszowicach, bo to na pewno warte sprawdzenia. No, ci zawodnicy stamtąd ubywają i może być ciężko, ale jeśli spinać całość tej pierwszej grupy klamrą, no to jest najrówniejsza grupa klasy z wszystkich w naszym legnickim OZPN-ie. I tutaj nawet zbrojenia się zespołów z dolnej części, Gwardia Białołęka, no tam kilku opatów wyciągniętych z Wiktorii Borek. No, mówi się gdzieś tam w kuluarach o powrocie Kamila Piotrowskiego, który na pewno byłby kolejnym dużym wzmocnieniem tej Gwardii. I ta Gwardia tak, żeby mogła napsuć sporo krwi tym zespołom z czołówki, no ale już bardziej myśląc prosto na tego odbierania punktów niż walczenia o awans. No, zobaczymy, tam się może zdarzyć wszystko i... bo toczmy jeszcze przy nieobyczajny zadziór Buczyna. Naprawdę ta grupa jest tak mocna i tak wyrównana, że no, tam na noże będą wszystkie mecze, więc tam nic nie będzie chyba do końca pewne i nie można powiedzieć, że ktoś jest murowanym faworytem od A do Z. Adam, dodajmy tylko, że drużynę Zawiszy wzmocni Kazimierski jako środkowy obrońca, napastnik Łukasz Strzelecki, Artur Błażejewski z Redkowa, który wcześniej grał 6 sezonów w Ruszowicach. No i testowany jest jeszcze między innymi Kuźmin, który grał ostatnio w Amatorze Wierzchowice. Przenieśmy się do tego, co dzieje się w drugiej grupie legnickiej B-klasy. Tutaj może na początek posłuchajmy prezesa Marczuka, prezesa Górnika Lubin. Za ZZPD Górnikiem Lubin 2 wymagające sparingi. Podopieczni Arkadiusza Żarczyńskiego spotkania z Prochowiczanką i Spartą Rudna dostali dobrą lekcję, ponieważ 2 wysokie porażki, 2-10 i 2-7, z całą pewnością dają dużo do myślenia. Choć jeszcze przed pierwszym meczem spore nadzieje z tym związane miał prezes klubu. Sprawdzimy dzisiaj się z mocnym rywalem. Nie ma co ukrywać, Prochowiczanka to jest aspirant do 4. ligi. No to tutaj... musimy pokazać, że też nas stać na dobrą grę i awans do okręgówki może za 2 lata. Lubinianie wciąż podkreślają, że konsekwentnie budują zespół, który w przyszłości ma nie tylko awansować do klasy okręgowej, ale też nie być równorzędnym przeciwnikiem dla rywali.
chcemy budować to powoli, nie, i opierać na młodych zawodnikach, nie, że chcemy odmłodzić tą kadrę troszeczkę. Pierwszym ligowym rywalem ZZPD Górnika Lubin będzie Relaks Szklary Dolne. Adam, w Górniku na pewno szybko chciano by zapomnieć o tych dwóch sparingach ostatnich. No, no tak, 17 bramek straconych w dwóch meczach to na pewno nie przynosi chluby, no, pomijając to, żeby rywale byli naprawdę mocni, bo Prochowiczanka i Sparta Rudna, no ale tak jak wspominam, 17 bramek w trakcie dwóch meczach, no na pewno nie jest to miłe jakieś tam uczucie, no ale no, zobaczymy. Górnik no, nie ukrywa, że że w tym sezonie nie będzie walczył awans. Ma spokojnie skończyć w czołówce i myślę, że budowanie zespołu na kolejne lata to jest to, co interesuje teraz klub z Lubina no i tyle chyba w tym aspekcie, no ewentualnie. Ja myślę tylko jeszcze dodając, że wykorzystując doświadczenie trenera Żarcińskiego, to myślę, że dobry materiał do analizy, myślę, że to też będzie miało szybko wpływ na grę drużyny w tej klasie A, no bo tak jak mówię, jest nad czym popracować. Na tle takich dobrych rywali myślę, że szybko zostaną wyciągnięte wnioski. No tak, no wiem, że ten Żarczyński podchodzi do tego bardzo profesjonalnie i swoje uwagi na pewno przekaże zespołowi. No i zobaczymy, jak to będzie w lidze. Myślę, że to zaprocentuje. I Górnik mimo wszystko utrzyma w tej czołówce, bo tak jak wspomnieliśmy, 17 bramek straconych, no ale po pierwsze sparing, po drugie naprawdę bardzo, bardzo mocni rywale. Dobrze, Adam, przejdźmy do kolejnego przedstawiciela drugiej grupy legnickiej A-klasy, Fortuna Obora. Posłuchajmy rozmowy z Grzegorzem Jachem. Do wznowienia rozgrywek w niższych klasach rozgrywkowych pozostały już tylko niespełna 2 tygodnie. W Borze przygotowują się do tych zmagań, a jednym z tego etapów był sparing z ZS-em Komorniki. Na razie rozegraliśmy 2 sparingi, 2 z zespołami z niższej klasy, z klasy B. Jeden tutaj na właśnie dziesiątce, na Sztucznej. Niestety gramy 8+1 i jeden na Akademii Zagłębia z Kłopotowem. No, ogólnie okres przygotowawczy podsumuję tak, że wyniki w sparingach mnie zadowalają. Jeszcze trochę w grze musimy sporo poprawić, ale cieszę się, że chłopaki utrzymali kondycję dobrą przez zimę. Widać, że coś robili, biegali i ruszali się, także myślę, że będzie dobrze. Pierwszym wiosennym meczem Fortuny będzie starcie ze Spartą Parszowice. Jesienią na inaugurację drużyna z gminy Lubin otrzymała zimny prysznic od rywali, przegrywając na własnym boisku 1-8. Graliśmy troszeczkę takim stylem jak w B-klasie, tak? Wysoko strasznie, tutaj w A-klasie troszeczkę inaczej trzeba jednak grać. Mamy dużo niedoświadczonych zawodników, także oni się o tym dopiero przekonali i nauczyli się troszeczkę, także myślę, że już w tej rundzie będzie dużo lepiej. Także wrócili do nas dwaj zawodnicy, którzy w tamtym sezonie byli podstawowymi graczami, także będzie na pewno poprawa w grze. Fortuna Obora po rundzie jesiennej zajmuje 10. miejsce w grupie drugiej legnickiej A-klasy. Adam, 10. miejsce w drugiej grupie legnickiej A-klasy. Myślisz, że stać Fortuna na to, aby poprawić swoje osiągnięcie z pierwszej rundy? Tak, na pewno, tak jak mówił Grzesiek. To zespołu wraca kilku chłopaków, kilku dochodzi. No, to na pewno będą wzmocnienia dla tej drużyny. Wiemy, jak szeroką kadrą, przynajmniej na papierze, dysponuje Fortuna, więc no, z optymizmem na pewno można patrzeć w przyszłość. Tam będzie, wydaje mi się, taki spokojny zespół, który będzie się przez lata utrzymywał na tym szczeblu A-klasy, no bo można powiedzieć, że jest zdecydowanie więcej zespołów, które są faworytami do spadku z tej A-klasy niż Fortuna Obora. Adam, ostatni materiał, jaki na dziś przygotowaliśmy dla naszych widzów, to jedyny przedstawiciel B-klasy w naszym dzisiejszym odcinku. I ponownie Przemysław Kotlarz. No, to chyba jedyny, jeśli dobrze kojarzę, trener, który jest trenerem 2 zespołów w niższych klasach rozgrywkowych w naszym regionie. W naszym regionie, tak, bo jeszcze przychodzi mi na myśl trener Kaliciak, ale no wiemy, że Warta Bolesławiecka, no to nie nasz zakres tak jakby. Adam, no to dobrze, posłuchajmy wypowiedzi trenera Przemysława Kotlarza, trenera Transportowca Kłopotów. Transportowiec Kłopotów Osiek ma za sobą kolejne mecze sparingowe. I choć wyniki nie zawsze są pozytywne, to szkoleniowiec z całych przygotowań jest z całą pewnością zadowolony. Jak najbardziej udany okres przygotowawczy mamy za sobą. Trenujemy raz w tygodniu, drugi raz w tygodniu. Gdzieś tam chłopaki umawiają się, biegamy razem, do tego dochodzą sparingi. Mam pierwszy sparing wygrany z A-klasą, ze Zrywem Kłębanowice, cieszy. No teraz
Akurat przegrywałem 4-0, warunki są ciężkie, ale staram się grać z zespołami wyższej klasy, żeby się czegoś też nauczyć i podnosić swoje umiejętności. W Kłopotowie z optymizmem mogą patrzeć w przyszłość. Tym bardziej, że zimą dokonali wzmocnienia na jednej z najważniejszych, jeśli w ogóle nie najważniejszej pozycji na boisku, czyli w bramce. Powiem szczerze, że sam jestem mile zaskoczony, bo nas na treningu jest czasami 15 osób, gdzie w klasie okręgowej, często w czwartej lidze to się nie zdarza. Przyszło dwóch chłopaków z Sobory, wróciło do nas. Przyszedł Kuba Wiśniewski, który uważam, że będzie zdecydowanie najlepszym bramkarzem w tej lidze. Ma ze sobą doświadczenie w klasie okręgowej, wcześniej w juniorach Zagłębia Lubin bronił. No i uważam, że wzmocnienie jak najbardziej na plus, zobaczymy, co pokaże wiosna. Pierwszym ligowym rywalem Transportowca będzie zespół z Gaworzyc. Adam, troszeczkę paradoksalnie, bo trener Kotlarz jest bardziej zadowolony z frekwencji na treningach w Kłopotowie niż w Gromadzyniu. No to paradoksalnie tak. Mówi, że w Kłopotowie ma bramkarza dobrego, gdzie w Gromadzeniu dwóch mu było. No tak, dwóch mu było. No i to tym bardziej gdzieś tam podkręca tak jakby atmosferę i w jednej, i w drugim zespole, no bo pytanie, o Gromie już rozmawialiśmy, a pytanie, czego w tej drugiej rundzie możemy się spodziewać po drużynie z Kłopotowa? Walki o 3 punkty w każdym meczu, odpowiem tak, jak trenerzy ostatnio bardzo często nam odpowiadają. Zgadza się. Znając też ambicje Przemka Kotlarza, no to ja myślę, że będzie chciał aspirować do objawienia rundy, ale zobaczymy, jak to będzie. Na pewno najważniejszym aspektem w niższych klasach rozgrywkowych to jest też ta frekwencja, tak? To, że stabilny zespół, życzymy mu, aby mógł liczyć na tak stabilny zespół w każdym spotkaniu, a to na pewno będzie miało wymierny efekt w postaci zdobyczy punktowej. A ile sam chłopaków ma? Sam większość graczy w Transportowcu? No to wydaje mi się, że o to możemy być spokojni. To jest większość tych chłopaków, to jest grała już w tym Kłopotowie od kilku lat, a część się przyjaźni z nas, podwórka, z Lubina, więc myślę, że to nie będzie problemu i zarówno ta frekwencja, jak i te wyniki będą coraz lepsze i na pewno Transportowiec nie jednej mojej drużynie w drugiej grupie legnickiej B-klasy. Na psuje sporo krwi. Adam, dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Za tydzień jeszcze będziemy rozmawiali o tym, jak kluby przygotowują się do nadchodzących rozgrywek, a już za 2 tygodnie będziemy rozmawiali o lidze. Tak więc zapraszam na te najbliższe odcinki. Żegnam się z Państwem. Do zobaczenia.